to, co było kośćcem politycznym, nie mówię tutaj o partiach, tylko kośćcem politycznym państwa ukraińskiego, czyli system, nazwijmy to, oligarchiczny, korupcyjno-oligarchiczny, wcale się nie upadł, wcale się nie zmienił. Po prostu rola jednych oligarchów, no, część została jakby wygumkowana, to była rodzinka Janukowycza. Część, jeżeli chodzi o tych dawnych oligarchów, ich rola nie została wygumkowana całkowicie, ale ich rola spadła. Rinata Achmetowa, Pawlo Firtasza, prawda, który w dodatku ma ten areszt domowy w Wiedniu, co ogranicza jego możliwości sterowania politycznego, ale za to rola części wzrosła, no, przy czym zupełnie niesłychany awans także polityczny pana Kołomajskiego, który jest gubernatorem Dniepropietrowska, skonsolidował region, używając do tego własnej fortuny. On, wedle pewnych tych, opłaca te biorące się z zaciągu ochotniczego bataliony i pułki. No to jest Rzeczpospolita Szlachecka, połowa XVII wieku, prawda? Nie, to dokładnie. To jest tak, że nie komput, tylko wojska księcia Jaremy Wiśniewieckiego, prywatnej armii księcia wojewody. To tak działa. W związku z tym jest właściwie no, niesłychanie istotną postacią polityczną. A powiedzmy, no ale jeżeli mamy sytuację jakby, że podstawą są oligarchowie, to nawet jeżeli nastąpi pewna rekompozycja, to generalnie rzecz biorąc działa jak działało. No właśnie, z tego jakby wydusić nic nie można. No, a po co panu księciu wojewodzie Kołomojskiemu, że tak powiem, wyduszenie sprawnej armii? Wtedy jego polityczna rola spada, bo jak rośnie rola wojsk koronnych, to spada rola prywatnych armii.